Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt podjęcie uchwały w sprawie wniosku o rozszerzenie obwodu Szkoły Podstawowej nr 52 o ulicę Stanisława Skarżyńskiego oraz o osiedle akademickie w Krakowie. Drodzy Państwo, ta uchwała została przygotowana przez zarząd na wniosek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 52, którzy argumentują, że szkołą, do której powinni terytorialnie należeć jako mieszkańcy tych dwóch osiedli, jest szkoła 52, a nie obecnie należąca szkoła na osiedlu Oświecenia. Stąd też przygotowaliśmy ten projekt uchwały, natomiast żebyśmy też mieli świadomość, żebyśmy nie przeceniali roli tych obwodów szkolnych, bo prawda jest taka, że rodzice generalnie wysyłają dzieci do tych placówek, które uważają za najlepsze, do których chcą. Także no jest to projekt uchwały, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Rady Rodziców, natomiast generalnie nie jest rozstrzygający w tym zakresie. Jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Też we wniosku Rady Rodziców była kwestia poruszana osiedla Awia, budowanego, aby włączyć właśnie w ten obwód należący do szkoły podstawowej nr 52. Natomiast uznaliśmy, że w związku z tym, że to osiedle dopiero powstaje, no dopiero wrócimy do tematu, kiedy zostanie wybudowane. Natomiast dzisiaj też nie jest czas, aby o tym rozmawiać. Tym bardziej, że szkoła niedawno była przeznaczona do likwidacji. Niemniej jest taka propozycja zarządu, żeby o te dwa obszary poszerzyć obwód szkoły podstawowej nr 52. Czy Komisja Edukacji opiniowała? Pozytywnie. Pozytywnie. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Pani Bożeno, Pani jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Również nie widzę. Stwierdzam, że przyjęliśmy tą uchwałę.